Hej! Dzisiaj pokażę Wam kilka trików, dzięki którym poczujecie się pewniej na matematyce i nie będziecie musieli tak często używać kalkulatora. Na pewno nie, żeby sprawdzić 10 plus 5. A więc, zacznijmy od tak prostej rzeczy, jaką jest dodawanie. Na przykład 656 dodać 729. Tutaj dodamy 4. A tutaj 1. Wychodzi 660 dodać 730. Te liczby wyglądają już o wiele ładniej i te właśnie liczby dodajemy. Nie możemy również zapomnieć o tej czwórce i jedynce, które odejmujemy od końcowego wyniku. I tak właśnie dodaliśmy duże liczby. Metodę, którą teraz pokażę, zapewne większość z Was zna, ale wydaje mi się, że jest warta pokazania. 200 razy 400. Kradniemy sobie od tutaj do zera. Wychodzi nam 2 razy 4, czyli 8. Ósemkę tutaj przepisujemy. I oddajemy ukradzione zera. Przejdźmy teraz do mnożenia piątki przez jakąkolwiek liczbę. Patrzcie na to. 5 razy 4. Każdy z nas wie, że wynik to 20. Ale jeśli dałabym Wam taki przykład, bez kalkulatora, dosyć ciężko. Jeśli weźmiemy tą liczbę i podzielimy ją przez 2, co da nam 18, i pomnożymy 18, czyli nasz wynik, przez 10, da nam 180, czyli końcowy wynik. Oczywiście w tym miejscu możemy wstawić dowolną liczbę rzeczywistą. Przejdźmy teraz do liczb dwucyfrowych kończących się na 5. Przykładowo. 55 do kwadratu. Wygląda strasznie, wygląda strasznie. Ale czy takie jest? Zaraz się przekonam. Bierzemy pierwszą cyfrę i dodajemy do niej 1. Następnie mnożymy również przez pierwszą cyfrę. Wychodzi nam 30. Dopisujemy po prostu na końcu 25. Zrobimy sobie jeszcze jeden przykład. 25 do kwadratu. Tak samo bierzemy pierwszą cyfrę, dodajemy do niej 1 i mnożymy przez również pierwszą cyfrę, czyli 3 razy 2 równa się 6. Do 6 dopisujemy 25. Przyszedł czas na najlepszą metodę, czyli mnożenie przez 11 liczb dwucyfrowych. Przykładowo 36 razy 11. Rozbijemy tą liczbę na 3 i 6. Dodajemy trójkę do szóstki, co daje nam 396. I to jest nasz wynik.
A co jeśli po dodaniu liczby okaże się być dwucyfrowa? Już Wam mówię. Na przykład 57 razy 11. Robimy tym samym sposobem, rozbijamy. 5, 7, dodajemy 5 plus 7. Wyszło nam 12. I co w takim przypadku zrobić? Pierwszą cyfrę dodajemy do piątki, a drugą po prostu zostawiamy. Wychodzi nam 627. Zobaczcie, ile przykładów dla Was rozwiązałam. Ta metoda jest naprawdę świetna. Mam nadzieję, że dzięki moim małym wskazówkom będziecie częściej liczyć w pamięci i odłożycie czasem kalkulator na bok.